Graczyk! Graczyk! Jesteś? No siema, co się tak drzesz? No przyszedłem się pobawić do ciebie czymś. Nie, zobacz, kuku sobie zrobiłem, a dla faceta kuku w palec to... O Jezu, dobrze, że gorączki nie masz, bo byś umierał. Tak, ale wiesz co, udało mi się ostatnio, dzięki koledze Tomkowi Rączce, zakupić fantastyczny przekrój silnika do stara. Przywiozłem ten silnik z Lipska, ze zespołu szkół technicznych, z zawodówki, z warsztatu zawodówki go zabrałem. Postawiłem traka pod namiotem, liści się nawaliło, to wszystko się uświniło. No i trzeba to schować, ale jest to tak duże i ciężkie. To dobrze, że jesteś, to mi pomożesz. A po co ci ten rupieć? Wiesz, to ja od dłuższego czasu zbieram przekroje szkolne, prace dyplomowe. Nie wiem, pamiętasz jak kiedyś... No pamiętam. W technikum wykonywało się pracę dyplomową, na przykład przekrój silnika do malucha, przekrój silnika do stara. No i różne inne tablice takie, tak, tak. No, mam taki rodzynek w swojej kolekcji, ale to o tym później. A teraz co, może odpalmy traka. Trak jest genialny. Pięknie wygląda. W dieselku, 2003 rok, jeden z ostatnich i jeden z niewielu z HDS-em. Nie bój się. Trak ma 800 kg ładowności, ale ona jest pomniejszona o HDS. HDS waży troszkę ponad 200 kg. I co ciekawe, ten HDS podnosi na krótkim ramieniu 840 kg, czyli może podnieść tyle, ile ma ładowności. Ale to jest nieważne, bo to jest wspaniałe urządzenie. Naprawdę jest to genialne urządzenie i nam tutaj w warsztacie z tymi starymi gratami bardzo pomaga. Ramię i wysięgnik jest firmy Hiab. Nie można przebywać pod takim urządzeniem, ale on i tak nie ma udetu, to jest nieważne. Więc jak ktoś ma ochotę, to kochani donosiciele, już możecie pisać. Co ciekawe, Polonez Track z końca produkcji kosztował około 30 tysięcy złotych, a to urządzenie wraz z montażem kosztowało 38. Co sprawia, że najprawdopodobniej jest to jeden z droższych tracków, jakie zostały wyprodukowane. Ale też tak nie do końca, bo to jest zupełnie nowy track. Ja nagrałem o tym film, jak poszukacie na kanale Samochody Graczyka, to gdzieś tam w otchłani moich poprzednich filmów znajdziecie historię tego tracka. Trzeba tu powiedzieć, ale to syf i pozdrowienia dla Pawła. Stojak nie jest zbyt ciężki. Zaraz będą komentarze, że robię to na starych pasach, takich zaolejonych i że to nie wytrzyma i nic wam do tego. Wow! Nie wiem ile to waży, ale jest to dosyć ciężka rzecz. Tak, to było tutaj. O! No prawie siedzi, prawie siedzi. Chyba tak. O! Słuchaj. Dobra, stoi. To chyba nie ma znaczenia, bo ja i tak przecież muszę to stąd zabrać. Dokładnie. Jest stojak. Może nie spadnie. Odejdź z nogami. Chyba trzyma. Czego to się z głupoty nie robi, co? Ale tym razem chyba się uda. Cóż tam takiego? Jest wał napędowy i to wypadałoby... I to współgra. Wszystko złożyć ze sobą. Mm-hmm. Wał jest na miejscu. Gdzie git, będzie git. Wygląda tak. Ktoś się naprawdę napracował, żeby wykonać taki przekrój i możemy zobaczyć, jak wygląda sześciocylindrowy wielki diesel, jak wygląda przekrój na przykład pompy wtryskowej, wału rozrządu z popychaczami i wnętrze cylindrów. Tak, no nie ma tutaj głowicy. Widzimy, jak wygląda wał korbowy wraz z korbowodem, ze sworzeniem tłoka, z tłokiem, a także jest zrobiony przekrój cylindra. Całej tulei żeliwnej, cylindrycznej. Tu jest płaszcz wodny, dlatego jest na niebiesko zaznaczone, bo to jest element chłodzenia. Tu jest obiekt wody. Z przodu znajduje się też pompa wody, do której możemy zajrzeć. Tu jest wirnik. Tak wygląda element, który powoduje, że woda krąży w silniku, a także w chłodnicy. Możemy to porównać do koła muńskiego. Jest to przekrój silnika S530. Silnik S530 po modernizacji stał się silnikiem S359, znanego ze Stara 200, Stara 266, 244 i 1142. Później ten motor został uturbiony, ale to jest jakby protoplasta tego, no, jakby nie było fajnego silnika. Blok jest wykonany z aluminium,
Rozrząd pracuje na kołach zębatych. Tu jest koło od napędu pompy wtryskowej, tu jest koło od wału rozrządu, tu są koła od napędu pompy oleju i innych ustrojstw. Graciek, pokazałeś mi ten wspaniały przekrój silnika, ale do czego ci on w zasadzie jest? Dla większości jest to kupa złomu, dla mnie to jest pamiątka przeszłości. Tak ludzie, którzy dzisiaj wykonują zawód mechanika bądź ślusarza, uczyli się do zawodu. Kiedyś trzeba było zrobić samodzielnie jakąś pracę dyplomową w szkole, żeby uzyskać tytuł mechanika, powiedzmy. Już nie mówię o mistrzu. Dziś odbywa się to trochę inaczej. Nie wiem, jak wygląda tak naprawdę szkolnictwo zawodowe. Widzowie, sami przyznacie, że kiedyś, jak się w szkole wykonywało samodzielnie młotek i inne rzeczy, to człowiek wychodził z jakimś fachem w dłoniach. Dziś niekoniecznie, chociaż ja nie mówię, że to jest źle, że jest... Chociaż nie wiem, czy nie mówię, że to jest źle. Nie mam po prostu o tym pojęcia. To mi się podoba i uważam, że należy zachować to jako pamiątkę, jako świadectwo minionej epoki już. I mam inne fajne gadżety, które pokazują, jak działa świat, jak działa mechanika. I zaraz wam to przyniosę. Zobaczcie, ile tego jest. To jest niewielka część mojej kolekcji, ale to są naprawdę genialne przedmioty. O, pamiętam ze szkoły takie przykroje. Zacznijmy od najprostszych. Zobaczcie, tutaj jest model tylnej osi, czyli ten element, dyferencjał wraz z mechanizmem różnicowym, to jest ten wielki talerz, to jest atak. Możemy zobaczyć, jak działa mechanizm różnicowy, czyli rzecz, która kompensuje nam różnicę prędkości obrotowych na zakręcie, że nas nie wyrzuca z zakrętu. Jeżeli zblokujemy mechanizm, koła chodzą z tą samą prędkością i możemy driftować, jak w zaspawanym tylnym moście. Takie rzeczy pozwalały zrozumieć, jak działa samochód. Najprostszy rodzaj silnika. Jest to model silnika jednocylindrowego, dwusuwowego, chłodzonego powietrzem. Mamy tu gaźniczek z przepustnicą. Paliwo dostaje się do gardzieli, tłok zaciąga. Dzięki podciśnieniu powstaje mieszanka paliwowa, czyli benzyna. Z powietrzem dostaje się kanałem, silnik zaciąga, następuje eksplozja. Stanie, praca. I praca z wydechem. I ciach. Ale są skomplikowane modele jednocylindrowego, czterosuwowego, ale wysokoprężnego. Tutaj mamy wtryskiwacz. Niestety ta praca zaworów tutaj, korozja i czas spowodował, że to się wszystko zostało. Jakbym to naprawił, przesmarował, odblokował, to byśmy mogli zobaczyć. Ale eksponat przedni, ci powiem. Jak działa silnik dieslowski. Tutaj można było zamontować baterię. Baterijkę, tak, i dawała iskra. Tak, i dawała... Świeciła żaróweczka pewnie. Tam jest żaróweczka, tak, pod tłokiem. Pamiętam. Zobacz, pokaż. Jest żaróweczka, tak, i tu... I w momencie, jak tłok dochodził do górnego położenia, następowała iskra. Iskra, zapłon. Panie Graciek, powinieneś taką strzałkę sobie jak Adam Słodowy kupić. Na razie to sobie palca rozwalił. I tak to działało. A teraz przyniosę najpiękniejszą rzecz. No, eksponat fantastyczny, ci powiem. Pamiętam ze szkoły, przypomniały mi się czasy dziecięce. Tego nie wyniosę już na zewnątrz. Pójdziemy do garażu. Dobra. Zobacz, jaki piękny przekrój. Boż, ty. Postawimy na samochodzie z epoki. Tylko żebyś klientowi samochodu nie uszkodził. To Mikołaja. Jezu, jaki piękny. Trochę się ubrudził. Och, ty w życiu. On kilka lat stał. W ogóle zapomniany, jaka to jest prześliczna rzecz. To jest zarąbiste. I to naprawdę jest ze szkoły? Nie wiem. Nie ma tabliczki znamionowej żadnej. Rejestracja jest nawet warszawska. Ale teraz zaczną się dziać cuda. Zobacz, jest... To będzie działało? Tak, kabel niestety jest jakiś taki troszkę nowocześniejszy. Przyłączasz dwustronnie odłączalny do pracy na gorąco. Jak od Prodigia. Naprawdę dawno się tym ustrojstwem nie bawiłem, ale tu też jest coś zepsute. Tu chyba włącznik główny jest. O, tak, mamy zasilanie. Coś tutaj było, że się tu klikało, tu się klikało. O, światła się zaświeciły. Tak, mamy światła. Można przerzucić takim samym przełącznikiem jak w aucie na długie, krótkie. Mhm. Jest tu też skrzynka bezpieczników. Zobaczcie, są w puszeczce takiej ładnej.
jak w Skodzie. Największym bajerem z takich rzeczy, które to zauważyłem, musisz przejść z tyłu. To nie tablicy, a zobacz, co się stanie, jak naciśniemy pedał hamulca. Zapalamy się? Tu się zapalił, stop. No nie, no bajka. Wyobrażasz sobie, Macieju, i wy widzowie, ile to było pracy, żeby stworzyć taki model? No bajka. Coś... Ale... Wchodzę w taką zabawkę. Popatrzcie dalej. Musisz bliżej, już będziemy grać, Macieju, na zbliżeniu. Nie ma opon. To wszystko jest resorowane. Och ty. Tu jest zbiornik paliwa, jest przewód główny paliwowy. Zawieszenie jest resorowane. Posiada mechanizm różnicowy. W dywsze jest, tak, różnicowy mechanizm. Jest mechanizm, możemy jedno koło zatrzymać, drugie się kręci. Jest przekrój układu wydechowego. Jest akumulator. Och ty. Jest naprawdę akumulator. Pedał sprzęgła. Zrób zbliżenie, zobacz, naciskamy sprzęgło i tarcza się luzuje. Aha. Możemy zmieniać biegi. Biegów jest... W życiu. Są trzy plus chyba wsteczny. Tak, bo to jest coś niesamowitego. Zobaczcie, teraz jest luz. Silnik się nie obraca. Wrzucimy bieg. I koła się działa. I koła się kręcą. Tak. No mechanizm kierowniczy. Też jest niestety tutaj urwane i to było klejone, ale przekładnia ślimakowa działa. Wentylator i prądnica. Paseczek niestety pękł, ale to z jakiegoś o-ringu dorobimy. Jest chłodnica z przodu, wentylator chłodnicy. Sześciocylindrowa, rzędowa, benzynowa jednostka. Mamy podłączone świece zapłonowe. Jest rozdzielacz z przewodami. Jest kolektor ssący i wydechowy. Tu mamy nawet gaźniczek, a tu jest pedał gazu. Zobaczcie, można dodać gazu. Aha. Jejku. Genialna rzecz, jak ci się podoba? Piękny jest. No, widziałeś ja kiedyś po prostu coś takiego? Jak dzieciak mały jestem zauroczony. No takiego matchboxa to nie widziałem jeszcze. To jest fantastyczna zdobycz, która mi się trafiła. Szkoda, że... To jest big matchbox. Szkoda, że o nim na długie lata zapomniałem, ale warto go odnowić, bo jest przepiękny. Tak. No myślę, że tak się wydarzy. Takiego eksponatu naprawdę... Nie widziałem takiego eksponatu. Ja wiesz, to jest po prostu czachę. To tak jak złomik, jak to bam, tak robi. Tak, on się doskonale z Oplem komponuje. To są podobne lata mniej więcej. Przednie zawieszenie też jest resorowane. Zobaczcie, możemy... Na resorach, no. ...bujać całym pojazdem. Jest zajebiste. Normalnie tu widać... Tak, gdzie widać ruch ręką i że... O! Mechanizm nie mogę! ...ściąga. No kurza, trąba, fajne. I cyk. Rewelacja jest. Te zwrotnice są genialne. To jest przecudowna rzecz. Najciekawszą rzeczą w tym całym modelu, oprócz tych drobiazgowych szczegółów, jest to, że od spodu, trzeba to delikatnie zrobić. Co tam zrobić, jest od spodu? Jest silniczek elektryczny, jest całe trafo i tu jest przekładnia kątowa, na której chodził pasek. Od spodu tego nie widać, ale w kadłubie, w bloku silnika od spodu jest miejsce na napęd i pasek obracając się sprawiał w ruch silnik, a także wszystkie mechanizmy. Więc pokazując na takim małym samochodzie, że wciskasz sprzęgło, zmieniasz bieg, byłeś w stanie nauczyć człowieka myślenia, jak w ogóle funkcjonuje samochód. Dzisiaj coś takiego możemy zrobić na komputerze, na jakimś symulatorze. Ale to nie to samo jest. Ale kiedyś ludzie to robili organoleptycznie. Organoleptycznie, tak. Tak samo jak przy takim, zobacz, co to jest? Prostym przekroju kawałka głowicy. Aha. Od dużego Fiata. Mhm. Mamy kanały wodne, mamy komorę spalania, mamy smarowanie, jak się dostaje na klawiaturę zaworową zawory. No też fajne. Możemy zobaczyć, jak to wyglądało. Super. Takie rzeczy kiedyś ludzie robili. Dzisiaj już tego nie robią. Dlatego ja postanowiłem zbierać takie eksponaty. No i myślę, że to jest najcenniejsze. Mam jakiś przekrój silnika do syreny, mam przekrój silnika do stara. Mam różne pomoce dydaktyczne, ale czegoś takiego nie widziałem. Prawdę. Jeden z niewielu w Polsce chyba tak zachowanych eksponatów. Tego nie wiem. No, ludzie mogą mieć takie skarby po domach, ale
No jest sztos. Także to też jest element motoryzacji i może on nie pali na widok graczyka, ale fajnie mieć takie rzeczy i kolekcjonować. Jeżeli macie niepotrzebne takie skarby w domu, to ja bardzo chętnie piszcie maila. A dziś to jest wszystko i ja wam dziękuję. I ja również, Maciej, dziękuję wam serdecznie. Nara!